wątpliwości to już chyba za nami, ale myślę, że najważniejsza rzecz, która dzisiaj się wydarzyła, to taka, że mieliśmy prezentację tego, co rząd przyjął, a z naszego punktu widzenia jest niezmiernie istotne, czyli polityka energetyczna Polski. Są w uchwale Rady Ministrów dwa bardzo istotne zobowiązania, patrząc z naszej perspektywy. Pierwsze jest takie, że PEP dalej jest dokumentem otwartym. Tak jak podpisaliśmy to 25 września, jego ostateczny kształt, czy też jego możliwości zmian będą wynikać z tego, co my ustalimy w ramach umowy społecznej. A druga, być może nawet ważniejsza, jest taka, że rząd zobowiązał się, że te wszystkie niskoemisyjne technologie, które proponujemy w naszym porozumieniu, mają być wprowadzone do PEP-u. Z perspektywy spalania węgla jest to rzecz bardzo ważna, no bo możemy tam spalić od 10 do 14 milionów ton węgla. Myślę, że też ustaliliśmy i rozwialiśmy wątpliwości dotyczące tak zwane osi czasu, czyli tego, co było 25 ustalone, że kończymy wydobycie w Polsce w roku 2049 i wszystkie te daty dotyczące kopalń są tam zachowane. No i teraz cóż, dalej do roboty. Od czwartku siadają zespoły, w poniedziałek plenarka, potem następne zespoły i tak dalej. Cel jest ambitny, żeby na początku marca ewentualne porozumienie społeczne podpisać.